stabilizacji, spokoju. No, żeby tej wojny na Ukrainie nie było. Żeby większy spokój, bo jest taka nienawiść w Polsce też, że się coś robi. No chciałbym, żeby wszystko było inaczej. Bo za sobą zostawiliśmy rok, który obfitował w wiele trudnych momentów. Najgorszym był wybuch wojny w Ukrainie i eskalacja rosyjskiej agresji, której skali nikt się nie spodziewał. Ukraińcy postawili bezprecedensowy opór, jednak specjaliści nie spodziewają się szybkiego zakończenia wojny. Kolejne miesiące, czy też może kolejne lata będą tutaj generowały zarówno ofensywy lokalne, jak i szersze ofensywy, jeśli chodzi o całą linię frontu. Wszystko będzie zależało od podstawowej bitwy, bo ta bitwa toczy się daleko od Ukrainy. To jest bitwa sprzętowa, bitwa technologiczna, kto wyprodukuje więcej amunicji, kto wyprodukuje więcej uzbrojenia i kto przekaże to uzbrojenie na linię frontu. Więc proszę, żeby... Nowy rok będzie na pewno jeszcze barwniejszy, jeśli chodzi o wewnętrzną politykę w naszym kraju. Kulminacją będą wybory parlamentarne zaplanowane na jesień. Z naszą konferencją... Partia rządząca raczej nie będzie dążyła do ich przyspieszenia. Wojna, kryzys energetyczny, kryzys inflacyjny, to jest bardzo trudno obiektywnie dla polityków, niezwykle trudny rok. Politolodzy są zgodni, że ten rok będzie stał pod znakiem bardzo emocjonalnej kampanii. Właściwie wszystkie siły polityczne liczą na to, że mają przed sobą jeszcze perspektywę kilku miesięcy na przygotowanie i potem stanięcie w blokach startowych, no i przeprowadzenie kampanii, która będzie angażująca dla poszczególnych elektoratów. Na politykę i samą kampanię, zdaniem specjalistów, najbardziej rzutował będzie stan gospodarki, a ta w nowy rok wchodzi z wysoką inflacją. W ekonomii nic nie ginie, to jest naturalna rzecz. To wszystko przełoży się na kryzys gospodarczy. Zresztą ostatnie zdanie w tej sekwencji, czytałem taki sondaż najnowszy polityki i Kadar Public. I czego Polacy jakby oczekują najbardziej od rządzących? No, rozwiązania sprawy inflacji, spraw gospodarczych, to jest ponad 67%. Rozpoczynający się rok ma przynieść ulgę mieszkańcom, jeśli chodzi o poruszanie się po mieście. Właściwie wszystkie najważniejsze inwestycje, które nam zostały, będziemy kończyć. Newralgiczna trasa tramwajowa Pestka ma być w całości wyremontowana do końca maja, ewentualnie początku czerwca. Udało się wykorzystać już teraz podkłady kompozytowe w stosunku do drewnianych. To będzie większy komfort podróżowania i też dłuższa żywotność tego torowiska. Niestety, aż do jesieni potrwa budowa nowego torowiska trasy Kórnickiej, ale szybciej mają zakończyć się niezwykle uciążliwe remonty w centrum. Wiosną Święty Marcin, później oczywiście trasa przez Mierzyńskiego. Nadal jednak nie wiadomo, kiedy zakończy się remont ulicy 27 grudnia. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska negatywnie zaopiniowała wycinkę Leszczyn, o których ocalenie walczyli z urzędnikami społecznicy. Złożyliśmy zażalenie. Władze miasta zdecydowały się odwołać od tej decyzji do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. To może wydłużyć już rozpoczęte prace. Zależy nam na tym rozstrzygnięciu, żeby dowieść prawidłowości procedury. Nadrzędnym celem miasta jest realizacja projektu infrastrukturalnego i rozliczenie jego do końca przyszłego roku. Tak więc jesteśmy gotowi na alternatywne scenariusze, ale o nich za wcześnie dzisiaj mówić. Czyli zmianę projektu przebudowy. Poza ukończeniem zeszłorocznych inwestycji, w tym roku nie zanosi się na rozpoczynanie kolejnych. W miejskiej kasie nie ma na to pieniędzy. Poza oczywiście jakimiś letnimi remontami, które mogą mieć miejsce oczywiście, ale to jest zupełnie inna okoliczność i też inne środki. W tym roku, który nas czeka, kończymy wszystkie inwestycje, a nowe będziemy czekać oczywiście na nową perspektywę unijną. Jeśli chodzi o już wydawane fundusze unijne, ale i pieniądze Poznania, gminy Komorniki i powiatu poznańskiego, to w końcu powstaje tunel pod torami kolejowymi między Plewiskami a Grunwaldzką. Ma być gotowy do końca tego roku. Krzysztof Czub, Puls Dnia.